Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie ministrowie. Mam dwa krótkie pytanie. Jedno do pana ministra Radosława Sikorskiego i do pana ministra Rostowskiego, a mianowicie, panie ministrze, w Berlinie 28 listopada 2011 roku wygłosił pan bardzo odważne, wizjonerskie wystąpienie, w którym mówił pan między innymi o roli banku centralnego w kształtowaniu przyszłej polityki Unii Europejskiej, polityki monetarnej naturalnie. Chciałbym w tym kontekście zapytać, tym razem pana ministra Rostowskiego, jak przedstawiają się polskie dążenia do wspólnej waluty, jaką jest euro. Bez wątpienia w Polsce potrzebne są dzisiaj wyzwania, które będą ważnym czynnikiem stymulującym polskie społeczeństwo w drodze dalszego procesu integracji europejskiej. I króciutko ostatnie do ministra rozwoju regionalnego. Panie ministrze, europejska współpraca terytorialna w tej perspektywie została podniesiona do rangi celu trzeciego polityki spójności. W proponowanym przez państwa rozwiązaniu na lata 2014-2020 sugerujecie państwo, iż na pograniczu polsko-niemieckim, które ma najbogatsze doświadczenia w realizacji współpracy transgranicznej sięgające roku 1994, proponujecie państwo zastąpić 3 programy współpracy bilateralnej w ramach polskich województw i krajów związkowych Niemiec programami 2. Dlaczego? Co się stało, iż państwo takie rozwiązanie proponujecie? Dziękuję bardzo.